Witam serdecznie, Rita z tej strony. Dzisiaj jest sobota, 31 lipca. Kochani, witam się z Wami o 8 rano. Ja już zdążyłam być na giełdzie. Mówię Wam, jestem po prostu w ciągłym ruchu, ciągle coś robię, nie mam czasu na nic. Wyobraźcie sobie, że paznokcie, 2 dni zabieram się, żeby zrobić paznokcie i jeszcze ich nie zrobiłam, naprawdę nie mam czasu. Trochę czasu wczoraj miałam wieczorem, ale co po nocach nie będę na balkonie robić pazurów, a w środku było tak gorąco, że się nie dało wytrzymać. A teraz w ogóle jest 8 rano i jest 34 stopnie i dzisiaj jedziemy nad morze. Dzisiaj jedziemy nad morze, a gdzie to zobaczycie za chwilę, nie będę zdradzać. I tak, jak wcześniej wspomniałam, byłam już na giełdzie rano. Odstawiłam Nikosa do pracy, wzięłam samochód, zatankowałam, naszykowałam bagażnik. No i co? Ja jestem gotowa. Mama musi ogarnąć torbę z jedzeniem, to jest jej działka. Z jedzeniem i z piciem, to jest jej działka. A ja spróbuję teraz te paznokcie tylko chociaż sobie zmyć, bo naprawdę ohydnie wyglądają. I muszę wyznaczyć trasę. Muszę wyznaczyć trasę i na GPS-a wrzucić i muszę podładować jeszcze różne sprzęty, kamery i tak dalej. No i co? No to. Kostek z nami dzisiaj nie jedzie, bo idzie z kolegą na spacer. Kostka bierzemy jutro nad wodę. No, obiad jest zrobiony. Wczoraj po południu, jak przyszłam z pracy, robiłam obiad. Zrobiłam mielone, żeby były na 2 dni. Zrobiłam lody. No, ledwo skończyłam robić te kotlety, musiałam po Nikosa jechać i tutaj nie miałam czasu w ogóle na nic, gdzie paznokcie zrobić. Także chyba sobie zmyję i w ogóle ich nie będę malowała. Wiecie co, jakby to był zwykły lakier, no to ciach ciach się zmywa i już, a to jest hybryda. No to wiecie, jak to jest ściąganie z hybrydy, ile czasu to zajmuje, nie? Domowymi sposobami. Także mamy teraz rekordowe upały. Zanim wyjedziemy, pozamykamy tutaj mieszkanie, Kostek w domu z wiatrakiem w pokoju. Bo naprawdę, jak się zamknie mieszkanie, to może w domu będzie 34, ale na zewnątrz dzisiaj będzie 43, no to jest różnica, nie? No i zobaczymy, jak tam będzie. Ja tam byłam bardzo, bardzo dawno temu, bo to jest trochę daleko. No i mam nadzieję, że będzie fajnie, że się mamy spodoba. Wiecie, bo nie chcę jeździć w te same miejsca ciągle. Za każdym razem chcemy jechać gdzieś w inne miejsca. Tam, gdzie mama nie była, nie? Coś miałam jeszcze powiedzieć. Wyleciało mi z głowy. Moja lodówka nie nadąża lodu robić. Żeśmy porobiły do woreczków lodu i nie nadąża mrozić. Serio. Także teraz najlepiej mieć mało rzeczy w lodówce. I po prostu na bieżąco kupować, nie? A, przypomniałam sobie, co miałam Wam powiedzieć. Mama wczoraj czytała artykuł na gazetce internetowej, że w Grecji jest ponoć tyle zakażeń korony, że to się w pale nie mieści, że jest w strefie jakiejś tam zagrożenia i w ogóle. I że policję się na plażę wysyła. Ludzie, to jest wszystko, nie wierzcie w te bajki. To wszystko jest kłamstwo. Żadnych policji na plażach nie ma. Ja nie wiem, skąd oni takie bajki wymyślają. Ale wiecie, to jest specjalnie nakręcane, żeby później mieli pretekst, nie? Aha, mamy następną falę, bo nam turyści przywieźli. Wiecie, o co chodzi? Ale przecież jak turysta przyjeżdża do Grecji, no przecież pokazuje, że ma test zrobiony. Zdrowy turysta przyjeżdża, tak? No weźcie, nakręcają, tak, taką ściemę robią specjalnie, żeby później kraj zamknąć szybko, nie? Ja nie wiem w ogóle, czy ja się tutaj widzę, czy nie. Widać mnie tu, czy nie? Także nie wierzcie we wszystko, co czytacie i widzicie w internecie i w telewizji. I patrzcie, jak czytacie jakieś artykuły, czy artykuł jest podpisany przez autora, bo jest dużo właśnie artykułów, które nie są w ogóle podpisane, takie napisane z tyłka. I patrzcie też na komentarze, w ogóle czy jest możliwość dodawania komentarzy. Jeżeli nie ma autora i nie ma możliwości dodawania komentarzy, no to wzięłabym taki artykuł pod z wielkim znakiem zapytania.
Także wszystko, co oglądacie w internecie, w telewizji, co czytacie, to trzeba zawsze brać na to poprawkę, troszeczkę zweryfikować z innego źródła i wtedy dopiero wyciągnąć wnioski. Dobra, kochani, nie będę Was zanudzać teraz o koronce i tak dalej. Za godzinę myślę, że już wyruszymy, więc widzimy się. Hejka, zostało nam 30 minut do celowego miejsca, ale żeśmy się zatrzymały troszeczkę, żeby ponagrywać ładne widoki. Tak, stoimy. Są góry. Tu żeśmy właśnie przez tunel przejeżdżały. O Jezu, ale bym wskoczyła. Tak mi gorąco. Tam jest przeszczysta plaża. Patrzcie, aż tutaj pływają ludzie. Na środku. Ładnie tu jest, nie? A nie wzięłam mojego gimbala do komórki. Trudno. Mało widzę ludzi jest. Nie ma dużo ludzi, nie? A zawsze ona jest oblegana. Ale bo to jest jeszcze tak... Wcześniej pewnie. 10 jest. Następny przystanek. Piękne widoki. Dobrze, że dzisiaj mocno nie wieje, bo by nas tutaj wygwizdało. A my jedziemy, nie wiem, czy widać, o tam u góry. Tam jedziemy, ale Wam później powiem, gdzie, co to jest. A tutaj rybki hodują. O jacie, skakujemy na tą łódź. Albo na ten jachcik. Idziemy dalej. Jedziemy dalej! Oj, kaszy! Kampery stoją. Tam jesteśmy zaparkowani. Zobaczcie, w jakim jesteśmy pięknym miejscu. To jest świątynia wybudowana w 444 roku przed naszą erą i poświęcona dla króla mórz Posejdona. I opowiem Wam teraz historię, skąd się wzięła nazwa morza, Morze Egejskie. A tu mamy kaktus. Opuncja figowa. Wiecie, jakie to są pyszne owoce? Nie wiem, czy widać w ogóle. Patrzcie na to. Ja chcę iść na tą plażę. Mama nie mówi, że nie zejdzie. Tutaj też mamy kaktusy. Opuncję figową. Patrzcie na to. Bomba, po prostu bomba. Te kolory. Jest, ale to byłby dla mnie raj do nurkowania. Same skałki, nie? Takie różne dziwne dno. Niepiaszczyste. Ale tu jest ślicznie. Kurde, że nie wzięłam mojego gimbala do komórki, no.
Okej, kochani, korzystając z okazji, że jest cisza i spokój, bo na plaży pewnie będzie dużo ludzi, to Wam opowiem, dlaczego Morze Egejskie nazywa się Egejskie. Dawno, dawno temu był sobie król, który nazywał się Egeusz i miał o syna, którego wysłał na wyspę Kretę, żeby zabił Minotaura, tego, który był w labiryncie zamknięty, prawda? Ten, co miał głowę byka i ciało człowieka. I on się umówił z ojcem tak, że jak on go zabije i będzie wracał, to on wystawi na statku białe żagle. Ale on z tej radości się zapomniał i miał czarne żagle. I był tak z ojcem umówiony, że jak będą czarne żagle, to znaczy, że on zginął. I słuchajcie, i ojciec właśnie wypatrywał statku swojego syna, czy powraca z Krety. I zobaczył syna statek powracający, ale miał czarne żagle. I myślał, że jego syn zginął. I z tej rozpaczy popełnił samobójstwo, rzucając się do morza. Rzucił się do morza i od tamtej pory morze nazywa się Morze Egejskie, od jego imienia Egeusz. Tak. I taka to historia, dlaczego Morze Egejskie nazywa się Morzem Egejskim. A historia z jego synem, dlaczego on pojechał zabić tego Minotaura na Kretę, to jest całkiem inna historia, długa historia, może ją Wam kiedyś opowiem, bo bardzo fajna historia jest. Ale pokrótce teraz nazwa Morza Egejskiego, skąd się wzięła, właśnie stąd, że król Aten rzucił się właśnie stąd, ze skarpy do morza, popełniając samobójstwo. Dobra, jedziemy teraz na plażę, kochani. Pięknie tu jest, bardzo mi się tu podoba, przyjedźcie. My tam nie będziemy wchodzić do muzeum, bo nie ma sensu w upał, wiecie, tam łazić i sobie te zdjęcia robić. A Wam powiem, że ponoć tutaj, stąd jest najpiękniejszy zachód słońca, jeszcze ładniejszy niż na Santorini. Tak więc przyjeżdżajcie, odwiedzajcie i sami się przekonajcie na własne oczy, jak tutaj jest. Także Paula, musimy tutaj kiedyś przyjechać na sesję zdjęciową dla Ciebie. Będzie bomba po prostu, nie? Ja Ci właśnie o tym kiedyś mówiłam. Ale wiecznie, żeśmy czasu nie miały, żeby tutaj przyjechać. Trochę daleko. Jechałyśmy godzinę i 20 minut, bo żeśmy wybrały sobie drogę bez bramek, bez opłat i drogę przy morzu, żeby ładne widoki mama oglądała, nie? Bo jest szybsza droga, która prowadzi godzinę czasu i 5 minut, ona jest właśnie autostradą i jest płatna, nie? Tu jesteśmy u góry zaparkowane, idziemy zobaczyć na dół, czy jest tu jakieś zejście do plaży. A tutaj pamiątki są. Chodź, zobaczymy jakie. Dobra, nie nagrywam, bo tam pan wyciera kurze i się na mnie patrzy. No. To chodźmy, zobaczymy, czy tutaj jest w ogóle jakieś zejście do plaży. O, jak ładnie tu. Nie? O, mamo, chodź na tą plażę, nie zejdziesz, nie? Patrz, tu jest zejście. Tu jest zejście na plażę. Ale popatrz, tam są dwie osoby tylko. Tak. Nie zejdziesz, nie? Ja nie zejdę. Kurde. Słuchaj, ja zejdę, tylko ja później nie wejdę. Bo ja czuję, że będę miała rytmie już. Może dźwig zamówię? No, nie chodzi o dźwig. Żartuję, Jezu. Ja wiem, ale to nie chodzi o to. Tylko, że ja bym zeszła. I ja bym później nie weszła na górę. A nie ma tam dojazdu jakiegoś? Nie ma. Tam jest jakaś droga. Piękna plaża, patrz. Jaka maluje. Jaka czysta woda, patrz, aż stąd widać dno. No, zatoczki takie lubię. Takie malutkie. Cudo. Dobra, ja zobaczę jeszcze dalej, może jest jakieś zejście tam. To miałam tak, mam zaznaczone na mapie 3 plaże. Ta właśnie, ta malutka i później jeszcze 2 inne. Ale tam, mamo, jest jakaś droga. Tam auto stoi, nie? Widzicie? Przy znaku. I tutaj idzie ścieżka. Tu idzie ścieżka. Nie? O. Ale jak mama mówi, że ona nie zejdzie, chociaż ona wcale nie jest taka stroma. Tam się zatrzymam i zobaczymy. Bo ja tam widzę, jedno auto stoi. Pewnie od nich auto stoi. Jak będzie miejsce, to się zatrzymam i zobaczę. Bo popatrzcie, fajnie by tu było, byśmy tak same siedziały, nie? Elegancko. A jeszcze zróbmy ujęcie z tej strony. Ale ładnie, jeju. No, fajna ta plaża. Siupa, to plaża coś dla Ciebie, nie? Siupa też lubi takie plaże. A toaleta jest płatna, nie wiesz? W Grecji są wszystkie toalety bezpłatne, mamo.
W Grecji się za toalety nie płaci. Wow. Pytam z ciekawości. Mama poszła do toalety. No ładnie, czyściutko. Jak ładnie pachnie. Pachnąco, tak. I ładnie. Z pięknym widokiem. A tam pisze na drzewie. Wszyscy pod cieniami, pod drzewami, nie? Stoimy tak, auto zabezpieczone przeciwsłonecznymi matami. A na dach tutaj, co mam, mi się tam zepsuł, materiał mi się zwija i mi tam słońce pada. Dałam kartony. A co? Oj, gdzie mama? Mama już poszła. Czekała na mnie, czekała, ja auto ogarniałam i poszła. Teraz ja ją znajdę na takiej wielkiej plaży. I tak tam, gdzie jest drzewo, stoi nasz samochód. Słońce tak przechodzi, czyli tam w tym miejscu, w którym stoję, to będzie cień. Za niecałą godzinę, dwie. A mama gdzie poszła teraz nie wiadomo, bo tutaj są dwie ścieżki. Chyba tam poszła, tędy. Bo można iść tędy. Ale chyba wybrała... A, tam idzie, dobra, widzę ją. Tu są takie wydmy. Sorry, że tak trochę częściej, ale jeszcze torbę ciężką niosę. I nie mam mojego statywu do telefonu. O, fajnie tu jest. Tu by się Kostkowi podobało, sam piach. A co tutaj za skałki przy plaży? No woda jest, wow, czyściutka. Jezu, ale ciepła. O matko. Cieplusia. Ciepełko takie jak zupa ciepła. Ha. Czyli zostajemy tu, na tym miejscu. Mama, gdzie jest mama? A, widać, jest mama. Jest i mama. Już tam się opala. I tam het, daleko się plaża ciągnie, a ciągnie. Ludzie, wiecie, jak ona jest długa, ta plaża. Są same piaski, nie? Tu jest idealnie dla Kostka. Kostek, na tym razem tutaj z nami przyjeżdżasz, bo jest i można się oddzielić od ludzi. Po prostu iść sobie dalej, nie blisko ludzi, nie? I jest piaseczek. Ja jestem ciekawa, jakie dno. Może być ciekawe dno. Może być ciekawe dno z tego względu, że tutaj są takie płyty tektoniczne. Tektoniczne to się nazywa? Takie płyty tutaj są. Takie skały płyty. I widzę, że ludzie tam daleko, daleko nurkują. Więc będę musiała te płyty ominąć jakoś. I tam ponurkować sobie. No fajnie, podoba mi się tu. No to się rozkładamy. Tutaj będziemy siedzieć. I tutaj mamy taki cypelek. Z jednej strony woda. Z drugiej strony woda. Jest super. A jest woda, mówię wam, cieplusia. O, idzie pani Ela. Zakrywa się krzesłem. Najlepszy na świecie. Mrożony arbuz na plaży. Idealnie. Zaraz będę nurkować. Zaraz, za godzinę. Bo nie można tak od razu po jedzeniu, nie? Ale wiecie co? Nad wodą to wszystko smakuje, nie? Jak się wyjdzie z wody, to nawet głupia kanapka sucha, suchy chleb ten, nie? Smakuje. Co? Wiesz, ile tam rybek, jak mnie skubały, kurczę, jakby była w spa jakimś. No, bo to są takie rybki, do spa się... Ale ile kraby tam łazi. Tak? Kraby. Na tej czarnej płycie tam. O, to pójdę, łazi, ponagrywam kamerą. Chodzi sobie krabik, chodzi i pojedzie skok do wody. Zostawiam mamę. Idę do auta, zanieś moje okulary. Bo i tak nie potrzebuję okularów na plaży przecież.
A zapomniałam futerału na okulary i boję się, że mi się tam gdzieś połamią. Zostawię w aucie drugą komórkę, tą co mam od Kostka, ją używam jako GPS, żebym mogła moją komórką nagrywać wam drogę. I tu mam jeszcze klucze z domu. To po co mi tam w torbie? Wiecie co, mama się w wodzie pluskała, a ja wam nagrywałam. I mimo, że w cieniu leżałam, po prostu się ze mnie leje. Nie, ja zostawię te rzeczy w aucie i jak po prostu jak wskoczę do nurkowania, tak wyjdę chyba po 5 godzinach. Nie, ale fajnie tu jest, naprawdę. Siupa, musimy tutaj przyjechać z dziećmi. Tobie się tutaj ta plaża będzie podobała. Jest ona tak okropnie wielka, że zawsze można znaleźć sobie jakieś ustronne miejsce, tak bardziej od ludzi. Znaczy, mi ludzie nie przeszkadzają, ale Kostek nie lubi, Siupa nie lubi. No. W wodzie piaseczek. Psz. Idealnie dla dzieci. I chyba dla mnie też idealnie, bo tam dalej, jak się dalej idzie, to tam są te właśnie płyty skalne, tektoniczne, no, jakie płyty są, to tam pewnie będą jakieś ciekawe rzeczy. Nie? A, przestałam ćwiczyć z tego względu, no wiecie, to są ćwiczenia siłowe, nie? To się z człowieka leje jak spod kranu. Przestałam ćwiczyć ze względu, że po pierwsze przyjechała mama, nie mam czasu, a po drugie te upały, nie? Nie, jednak to trzeba troszeczkę sobie przystopować i dać sobie święty spokój z ćwiczeniami, co siedzie. Teraz mi zrobi garaż z tyłka. A daleko jest. Mogłam iść. Idę. Bo już tu moje auto jest, patrzcie. O, tu cień. Słyszycie te cykady? Ej, w aucie została butelka z wodą i spróbujmy. Gotowana. Tak gdzieś z 50 stopni ma. Gorąca woda. A widzę, że już powoli się tutaj cień będzie robił. Już na masce się trochę cienia robi. Więc spoko se stanęłam. Byłam w aucie, tą wodę piłam, a tutaj auto podjechało. O, tam stoi. Gościu myślał chyba, że ja odjeżdżam i czeka, a ja sobie poszłam. No i teraz tak, okularów nie mam, nic nie widzę. Myślę, że trafię do mamy, nie? A nie do jakiejś innej babeczki. Nie, no widzę. Po prostu nie widzę szczegółów. Mam wadę minus... Ile ja mam? Już nawet nie wiem. Zawsze miałam minus 1,75 na obydwie gałki oczne. Ale po ostatnim badaniu, kiedy ja robiłam z pół roku temu, już nawet nie pamiętam, to mi się jedno oko pogorszyło i pan powiedział, że lekki astygmatyzm. Wiecie, w ogóle jak mi badał oko, to jedno oko mi w ogóle nie mogło wychwycić tego ostrości, nie? No, ani blisko, ani daleko nie mogło wychwycić. I ja widziałam. No, czułam to po prostu. Nie mogłam tego punkcika zobaczyć. Jak mi komputerowo badał, nie? Nie mogła się po prostu soczewka wyostrzyć. O, zobacz ostrości, o. O, dobra. Poznaję po parasolce pomarańczowej, tylko my mamy pomarańczową parasolkę, to pewnie mama tam siedzi. Więc nie zabłądzę, trafię. A piasek jest tak gorący, że bez klapeczek to ani różnie, bez klapeczków. Można leżeć cały dzień. A krabiki tutaj są. Gdzie? Po prostu chcę wam je pokazać, bo ludzie po prostu patykami wsadzali, żeby je wyciągnąć. Ale po co? Niech sobie żyją, nie? Gdzie one są? Gdzie się schował? Nie, ale gdzie jest ta szczelina? Co żeśmy wcześniej je widziały? A tutaj. U nas jest jedno, drugie. O, patrzcie, tu jest jeden. A, nie będziecie widzieć. A tam się schował. Tu był drugi. O, jest drugi. Kurde.
to nie widać go chyba. Skubany. Widać cię czy nie widać? Widać cię. Jest. Tak. Tu był trzeci malutki i był jeszcze jeden duży. Zaraz wam go znajdę, czekajcie. Tu był chyba. A tu jest. Au! Na to. Jakie oczka ma? Hello, krabiku. Ale wielki, nie? Gdzie on jest? No. Nie wiem, czy kamera mi go oddaje. On coś je? Tak. Bo ciągle mi się gubi ostrość. Mi się ręka trzęsie. Fajny krabik, nie? Ale dają na babę. No on je. Zobaczysz na wideo. Mamy rybki pogryzły, to zobaczycie na GoPro. Zrobił ci peeling naturalny. Tak, dzisiaj będzie dużo montowania, będzie długi vlog, bo byłyśmy jeszcze tam, gdzie te muzeum i te rybki i no. Ryby tamte. Czas na posiłek. Możesz mi mamuś otworzyć, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To możesz mi też wyciągnąć, proszę nie wyciągnąć. A ja jestem ciekawa, czy ten, zaraz ci wyciągnę. To weź sobie. Nie. A ja jestem ciekawa, czy będzie te krabiki widać. Ale fajnie tu, nie? No tego mi brakowało. Fajne, to fajne. A jutro gdzie jedziemy? Dobra, coś znajdziemy. Gdzieś wylądujemy jutro. Ale tu fajnie, takie wydmy są, nie? To jest bardzo fajne. I ludzie są bardzo, no nie że bardzo, ale no daleko są od nas, nie? Jest, wiesz jak ona się ciągnie? Dam, dalej za tym cyplem, dalej się idzie. Nie widzę, to z tej strony się wydaje mała ta plaża, ona jest dalej jeszcze. Ona się ciągnie kilometrami. Au. Napiszę wam jak ta plaża się nazywa. Ale ogólnie to Szunio, to jest 70 km od Aten. Więc to wcale nie jest tak daleko. Musimy tą parasolkę w domu przyszyć. Wiesz? W ogóle mogłybyśmy tą granatową wziąć. Właśnie. Tam byłam, tam daleko nurkowałam. Są takie skarpy, kamienie, dużo ryb jest. Piaszczyste dno. A mimo tego jest co oglądać. Z taką jedną rybką ciągle pływałam, zielono-niebieską, nie, żółto-niebieską. I tam na tych skarpach oni mają fajnie. Oni tam są porozkładani, ale nie wiem, czy to jest za darmo, czy jest tam dojście jakieś, czy co. Czy to z tych domków jest. Oni tam mają porozkładane koce, nie? I sobie skaczą stamtąd do wody. Jakie ma fajne fryzy. Idę dalej nurkować. Nurkowałam przed chwilą i popłynęłam. Jaka łódź tu przypłynęła. No i oczywiście tam jak sobie popłynęłam, to nie miałam tej GoPro nie miałam. Oczywiście tam było pełno różnych fajnych rybek. Były gody rybkowe. Rybka niebiesko, żółto, zielona. Tak szybciutko machała skrzydełkami. Tak jak te ptaszki koliberki, nie? No szybciutko. I podpłynął taki samiec mniejszy od niej. No i tam się tańcowali sobie razem. Ja mówię, kurde, cało, nie mam kamery. A mi się tutaj pamięć skończyła. I teraz przyszłam, wyszłam na brzeg, żeby pokasować trochę plików, bo miałam tutaj takie stare, już zużyte, które wykorzystałam we vlogach, więc je pokasowałam, idę znowu nurkować i idę coś ponagrywać.
Bo oczywiście jak się kamery nie ma, to jest co nagrywać, a jak się kamerę ma, to nie ma co nagrywać, nie? Co to za pani, znacie ją? Nie, nie. Taka duża plaża i akurat nie musiała tędy przełazić, nie? Się opakuliła? Nie, mama jest zjarana. Nie zjarana, tylko poprawiona. Nie, mamo, ty masz strasznie czerwone plecy. Zobaczysz, będziesz się dzisiaj w nocy śmietaną obkładać. Słuchaj, ja byłam opalona i się doopaliłam. Usiedzę cały czas w wodzie. No dobra, idę nurkować. Może podpłynę pod ten jacht tam. O! Spytam się, czy mnie na stopa wezmą. No, na stopa. Nie? Na stopa. Niech mnie do Pireusu za... Na mila. Zaciągną, o. Będziemy dalej nurkować. Ahoj, kapitanie. Mogę wam pokład myć. Za majtka może. Nie mamy picia i dlatego będziemy się zbierać. Tak to byśmy jeszcze pewnie siedziały. Niestety. Picia jest pełno w morzu. Mama mówi, że się zjarałam z tyłu, a ja nic nie czuję. Cała się zjarałaś. A siedziałam cały czas pod parasolką. Znaczy nie cały czas. Nie. Jak siedziałam tu, to siedziałam pod parasolką w cieniu. A tak to nurkowałam cały czas. Przed chwilą właśnie wyszłam z... ratunku, ja z trzeciego nurkowania. Nie ma wody na pustyni. Z trzeciego nurkowania właśnie wyszłam. Susza się i jedziemy. Nie? No. Także żeśmy się zjarały. Z lekrza. Będę cię smarować dzisiaj śmietaną. A słońce już jest z tamtej strony. Teraz tak wygląda plaża. Ładnie, nie? Znalazłam idealną plażę. Słuchajcie, wszyscy zadowoleni. Piasek. Kostek lubi piasek. Jest piasek w wodzie. Są skałki dla mnie do nurkowania. Jest duża przestrzeń dla wszystkich fajnie. Nie? Nie? Halo? Nie, pani Elu? Tak. Smulata jakaś osa. Jezu! Jaka osa. Co ona ode mnie chce? Szarbuza nie mamy. No, także... Tutaj można cały czas przyjeżdżać, ale będziemy jeździć inne plaże zwiedzać, no bo żeby mama sobie zobaczyła inne jeszcze rzeczy, nie? A jak nie będziemy miały pomysłu na plażę, to tu przyjedziemy. Co ty na to? Tu tyle plaż jest. Nie no, ale wiesz, czasami to człowiek na przykład w ostatniej chwili, walimy, jedziemy gdzieś, to gdzie? Nie?
Jeszcze na tym... Żeby nie wymyślać, to na przykład możemy tu przyjechać. Nie, ale tutaj musimy przyjechać z Kostkiem. Wiesz? Ale jeszcze bliżej to mamy tą, co tym trampem jechaliśmy na koniec. No ale to Fiasta Woda tam jest. No. Bo czym bliżej Pireusu, to tym bardziej brudna woda. Bo stamtąd promy wypływają, nie? Tam jest port. A co to tak nagle się zaczęło dziać? Co, to na mnie leci, ej! Musimy chyba się przesunąć do tyłu, bo nas zaleje. Ja ci dam daleko, ty. Jak nam się rzeczy zaleją, kluczyki z auta i komórki, to zobaczysz. No musimy. No to się wstajemy. No, nareszcie krzesełko wolne. Pod koniec dnia. Babcia idzie do wody. Trochę nas te fale przegnały. I teraz siedzę w słońcu. Ale mam nogi w cieniu. A i tak jedziemy. Nie ma już co siedzieć. Gdybyśmy miały wodę, to byśmy jeszcze siedziały. A jeszcze Kostek dzisiaj z kolegą jest umówiony. A mam jego telefon. Więc musimy jechać. Fajnie było. Podobało mi się. No i to jest właśnie relaks, nie? To ja rozumiem. Chyba szczypie mnie trochę ciało. Będzie maślana, będzie maślanka dzisiaj. A ty ciebie nie posmarowałaś? No jasne, no. No zawsze mama winna. Ej, patrzcie, znalazłam jeszcze jedną buteleczkę wody, a jeszcze jest chłodna. Je. Zobacz, co mam. Wody, ja nie mam. Możesz poskakać na prawej nodze dwa razy. Nie umiem. Daj mi wodę, daj mi wodę. Odkręć. Nalej sobie. Widzicie, jak prosi o wodę? A się ze mnie śmiała ostatnio we vlogu, że proszę o wodę. No bałyki wezmę, ja mały. Bierz połowę se odlej. Dobra. Zdrówko. Dawaj, zdrówko. Ale pyszna woda. I nie mówcie mu, że woda jest niedobra. Ty patrz, wszystko wysłapała. Pycha. A ja jeszcze mam. A już jakby ta była sodowa. Pożegnanie z morzem. Bye bye morze. Pani Ela już poszła. Całe szczęście, że ta torba z jedzeniem już jest opróżniona, jest leciutka. Bo bym na ramieniu chyba nie uniosła, bo mnie chyba szczypie. Wiesz, nad wodą się tak nie czuje tego upału. Zobaczysz, jak do miasta zajedziemy, jaki będzie skwar. A tam w domu wszystko pozamykane, nie? No, no, ale mam nadzieję, że będzie te 34 stopnie w domu, a nie 40, tak jak jest na zewnątrz. Zdram. Wody. Wody. Nie ma wody na pustyni. O, auto jedzie. Wyłączam się. Nareszcie w domu! Nie, wiecie co, mamy męczą długie podróże. A ja jechałam okrężną troszeczkę drogą, żeby sobie mogła widoki podziwiać, żeby ominąć bramki. I ten jest o 20 minut dłużej. O Jezu! Pychotka, wiecie, jak mi się pić chce. Tu mamy złoty napój. Napój bogów. Napój boginki Rity. Piweczko. Lód. I cytryna. Pół cytryny wycisłam. Rewelacja. Chodź, mamo. Wycieczka bardzo mi się podobała.
A tobie, mamo, podobało się? Bardzo. Nie, też spragniona jesteś, nie? Zaraz wam pokażę, jak się mama opaliła. Nie. Tylko plecy proszę pokazać. Nic więcej. Ojej. Widać mnie? Widać cię. Ojeny. Nogi widać? Widać. Widać? O, jajeny, widać. Bokiem widać. Dobra, pokażę wam mamę. Nie. Tak. No, pani Elu, zjarała się pani troszeczkę. A tu pod pachą jakie białe ma. Dobra. Dobra, kochani. To ja już się z wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć! Teraz twoja kolej. Do jutra, do miłego.